Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam przepis z serii Kuchni Włoskiej, już kolejny na tym kanale. Dzisiaj przygotuję do Was przepyszny makaron w sosie pomidorowym z kilkoma dodatkami niezwykle aromatycznymi, niezwykle smakowitymi. Taki makaron przygotujesz dosłownie w kilka minut, bo o to chodzi też w kuchni włoskiej, żeby była ona szybka, żeby się nie narobić, a zjeść bardzo pysznie i też zdrowo, nie ukrywajmy, bo są tutaj składniki bardzo wysokiej jakości. Jak sami wiecie, wszystkie przepisy z kuchni włoskiej gotuję na bazie składników ze sklepu winotoscani.pl. Tak więc jeżeli chcecie na pewno skorzystać z dobrej jakości składników włoskich, oryginalnych, no to tam sobie zajrzyjcie. Wszystkie linki znajdziecie w opisie oraz w sekcji komentarzy. A z kodem rabatowym Toskania5 pisanych wielkimi literami otrzymacie ode mnie 5% rabatu. Tak więc myślę, że jeżeli nie próbowaliście albo jesteście fanami kuchni włoskiej, no to taka propozycja jest wręcz dla Was idealna. Ja już raz nie przedłużam i zabieramy się do przepisu. Wam jeżeli przepis się jeszcze spodoba, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję i do roboty. Moi drodzy, jeżeli mnie oglądacie już dłuższy czas, na pewno wiecie, że jestem ogromnym fanem kuchni włoskiej. Mógłbym jeść dania kuchni włoskiej codziennie i myślę, że nie znudziłyby mi się nigdy. Dzisiaj kolejny przepis właśnie z kuchni włoskiej. Będę przygotowywał bardzo prosty i szybki makaron. Co będzie nam potrzebne? Oczywiście pomidory. Mogą być to pomidory świeże, bardzo dojrzałe. Wtedy obieracie je sobie ze skórki. Jednak no, teraz ani pogody, ani okresu nie ma na pomidory. Tym bardziej bardzo dojrzałe. Dlatego korzystam z pomidorów w puszce. Pomidory Pelatti. Do tego potrzebne nam będzie peperoncino. Może być też jakaś inna papryczka ostra. Najlepiej świeża. Ja dzisiaj nie mogłem nigdzie dostać w sklepie świeżej papryczki. Także będzie u mnie w wersji takiej suszonej. Jeden czosnek, to znaczy jeden ząbek czosnku, ser, może być grana padano, może być parmigiano reggiano, może być inny. W moim przypadku jest to ser, który dojrzewał w winie prosecco. Jeżeli oglądają mnie tutaj panie, będą wiedziały, czym prosecco jest. Także myślę, że smak Wam się spodoba. Do tego oczywiście wysokiej jakości jakaś oliwa z oliwek i makaron przede wszystkim. Makaron, w moim przypadku jest to penne. Przed chwilą go sobie dosłownie odcedziłem. Oczywiście gotujemy go sobie na al dente, około 6-7 minutek, nie dłużej. Na początku oczywiście, moi drodzy, czosnek. Czosnku nie obieram sobie, tylko go rozgniatam dosyć mocno. Wrzucamy za chwilę na patelnię. Na patelnię wlejemy sobie oliwę z oliwek. I właśnie od zimnej oliwy podgrzejemy sobie ten czosnek. Jak widzicie, około 1,5 łyżki oliwy z oliwek tutaj trafia, także obtaczamy czosnek w oliwie z oliwek. On nabierze temperatury, odda nam cały smak. Pamiętajcie, że w skórce czosnku bardzo dużo jest aromatów oraz smaków, także bardzo ważne jest, żeby tej skórki nie wyrzucać. Później ten czosnek sobie wyjmiemy na końcu przed podaniem na talerz. Także podgrzewamy i za chwilę dorzucamy kolejne składniki. I następnie dodajemy sobie po 2-3 minutkach dosłownie podgrzewania czosnku pomidory. Tak więc cała puszka pomidorów trafia do środka. Kiedy sezon będzie na pomidory, no to około 4 sztuk takich bardzo dojrzałych pomidorków musicie mieć obranych ze skórki na taką porcję, jaką ja robię, z 250 gramów makaronu. Na tym etapie możemy sobie już to wszystko doprawić solą i pieprzem. Do tego szczypta peperoncino. W zależności oczywiście, jak ostre lubicie dania, no to już pod siebie musicie doprawiać. Ja lubię dosyć ostre, tak więc nie żałuję sobie. Wszystko to teraz mieszamy wraz z tym czosnkiem. Widzicie, oliwa z oliwek wtłoczy się za chwilę w pomidory. One nam zredukują, rozpuszczą się jeszcze mocniej. Możemy dolać sobie troszkę wody. Najlepiej wody z gotowania makaronu, tak więc taką Wam polecam, około 3-4 łyżek, nie więcej, to w zupełności wystarczy. Teraz to wszystko podgrzewamy około 10 minut, żeby nam zredukowało, żeby wszystko nabrało smaków. Zanim to jeszcze zrobimy, do tego dodaję dosłownie małą szczyptę sody oczyszczonej, a to po to, żeby pozbyć się kwasowości pomidorów.
dosłownie na czubku łyżeczki. Tak więc teraz wszystko to mieszamy, podgrzewamy i będziemy dodawać kolejne składniki. Pomidorki pięknie się rozmiękczyły. Wyciągam czosnek wraz tutaj z obierkami. Przerzucam sobie gdzieś obok i wrzucamy teraz makaron. Makaron penne najlepiej do tego przepisu będzie pasował, ale oczywiście jeżeli nie macie penne, no to każdy inny będzie również tutaj wspaniale współgrał. Pamiętajcie, żeby ten makaron nie pływał w sosie, tylko on był oblepiony nim. Tego sosu nie może być za dużo, dlatego teraz jeszcze mocniej to sobie wszystko zredukujemy i będziemy gotowi już, można powiedzieć, do serwowania. Dodam tylko jeszcze dwa składniki i w zasadzie cały ten makaron będzie idealną propozycją już do podania. Makaron gotowy, także przekładam porcję na talerz. Myślę, że tyle w zupełności wystarczy. Nie byłbym sobą, jakbym nie dorzucił tutaj kilku oliwek. Tak więc kroję oliwki zielone, czy to na połówki jakieś, czy na plasterki. Dosłownie kilka sztuk. Bardzo lubię kwasowość taką oliwek, lekką goryczkę, zwłaszcza tych zielonych. Jeżeli Wy nie lubicie oliwek, oczywiście pomijacie sobie ten składnik. Oliwek w zupełności wystarczy. No i teraz przechodzi kolej na ten przepyszny ser. Gdybyście, moi drodzy, zamawiali sobie cokolwiek ze sklepu winotoscani.pl, typu właśnie jakieś nabiały, czyli sery, czy też wędliny, to nie bójcie się, są one wszystkie hermetycznie zapakowane. Dopiero teraz przy Was otwieram sobie jeden taki serek i możecie być pewni, że dojdzie do Was w dobrym i nienaruszonym stanie. Tak więc taki serek teraz muszę sobie albo zetrzeć, albo tak jak ja w moim przypadku to robię, zwykłą taką obieraczką zetnę kilka pasków. Pamiętajcie, że z kodem Toskania 5 pisanych wielkimi literami otrzymacie ode mnie 5% rabatu na wszystkie zakupy. Tak więc jeżeli chcecie spróbować sobie bardzo wysokiej jakości składników włoskich, a nie macie dostępnych ich u siebie gdzieś na miejscu, to polecam bardzo serdecznie, a zawsze sobie coś też oszczędzicie. Na samą górę dosłownie szczypta już świeżo mielonego czarnego pieprzu do podkręcenia wszystkich smaków, no i tej ostrości. Jeżeli też chcecie, możecie sobie i macie przede wszystkim świeżą papryczkę, no i wtedy kilka plasterków również sobie to tutaj poukładać. Będzie genialnie. Ja niestety dzisiaj nie mam, tak jak mówiłem, ale jakoś sobie muszę z tym poradzić. Tak oto prezentuje się moja propozycja makaronowa. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, dzwoneczek, klikajcie subskrypcję, żeby być na bieżąco z każdym filmem, który dodaję, a w sekcji komentarzy dajcie mi znać, jakie jeszcze włoskie przepisy chcielibyście zobaczyć, czy może jakąś inną kuchnię, nie tylko włoską, w każdym razie zagraniczną. Także jestem ciekawy Waszych komentarzy. Tymczasem ja lecę zajadać. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, do zobaczenia, wszystkiego dobrego.